Trwa nowa kampania Miło w Mieście. To nowa tczewska kampania edukacyjna realizowana w tczewskich szkołach i przedszkolach. Kampania zachęca rodziców i dzieci do wyboru aktywnych form docierania do placówek edukacyjnych. Jak w tym roku będzie przebiegała kampania Miło? Jest to nowa kampania, którą opracowaliśmy w zeszłym roku. Niestety z uwagi na pandemię ona nie ruszyła. Kampania jest skierowana do młodszych dzieci, bo do przedszkoli oraz do szkół klas 0-3. W obecnej pierwszej edycji uczestniczy 12 przedszkoli i 6 szkół. Kampania to jest też taka nowość w tej kampanii, że to jest pierwsza kampania w Tczewie, która zachęca nie tylko do jazdy na rowerze, ale zachęca do tego, żeby pieszo docierać do placówki edukacyjnej oraz przede wszystkim autobusem. Oczywiście hulajnoga, rolki, deskorolka też jak najbardziej. Celem tej kampanii generalnie jest zmniejszenie ruchu samochodowego pod szkołami, po to, żeby było po prostu tam bezpieczniej. Ona trwa tak od początku marca. Teraz niestety z uwagi na zamknięcie szkół w szkołach ona jest zawieszona, ale w przedszkolach i w oddziałach zerowych dalej funkcjonuje. I kampania zakończy się na koniec czerwca. Dzieci w ramach tej kampanii otrzymują codziennie naklejki, jedną naklejkę do takiego specjalnego zeszytu ćwiczeń, drugą na plakat swojej grupy, klasy. No i jakby całym clou w ogóle tej kampanii są specjalne, dedykowane zeszyty ćwiczeń, w ramach których są różne scenariusze zajęć i według tych zeszytów nauczycielki prowadzą zajęcia z tymi dziećmi.